jesteśmy na moście. Nieważne, dobra. Okej. Okay. Tak. Jesteśmy już w twoim miejscu. Zawiążesz. Tak, zawiąż rzepy. Będzie dobrze. Już mamy sezon na sztangi. I na trocie oczywiście. Teraz jest sezon trociowy. Jest piękny. Mamy piękną rzeczkę przed... O, pierniczkę. Piękny. Ale mi się wydaje, że ta rzeka trochę zmalała. Mamy piękną, piękny spływ ściekowy. Sztangi z tego płyną. Dobra, pamiętam, że z tego tutaj to się raczej nie dało zejść, także musimy prymitywnym zejściem iść trawką. Wtedy też się można zabić. O kurde! Dobra, i teraz trzeba iść spływem już. No to się zabiłem. Dobra, coś mi się w nogę stało. Ej, co jest? Kurde, nie przejdziemy tędy. No to co, to tyle, to pa. A ja się tu zabiję, poczekaj. Ja muszę inaczej. Dobra, mam to. To jest o wiele większy grip niż na to. Pewnie jest wszędzie mnóstwo wody. Dobra, idziemy. Dobra, chupię. Co? Dasz radę? Dobra, ludzie, jesteśmy w końcu. Bo... Ja żem się dziabnął. Pięknie. Woda nam uciekła. Patrzcie to. Tu była tama. Straszne. Tu? Co tu się w ogóle stało? Ta woda była... Tutaj gdzie ja stoję, tu było pełno wody. Tu. Ten cypelek. Nie no, to będziemy musieli tam dalej iść, bo... Ale super, kurde. No nie, też pada. Mam obrotówkę na razie, taką malutką, żeby sprawdzić, cokolwiek się będzie działo, ale zapewne przyszliśmy już wypłaszyliśmy. A jakby ktoś tu powiedział, że tu nie ma ryb, no to może się zaraz przekonacie. No tam dalej, proszę bardzo, tam dalej, może wejdę wyżej. Proszę bardzo, tam dalej jest piękna rzeka. To nie tak, to ja tu dwa pstrągi w życiu złowiłem. Pomijając fakt, że tu już 2,5 roku minęło, ale co tam? Głównie to uważajcie na siebie. Tak BTW, no wiecie, jak to bywa. O kurde, czekaj. Nie no, no tak, nie umiem daleko rzucać. Tutaj nie ma jak daleko rzucać, bo Kuba sobie zabrał sumówkę. Bo mu się nie chciało. Byliśmy w lesie akurat, robiliśmy hałasy i ten wpadł na pomysł łowienia. No to po prostu poszedłem z nim, bo co miałem robić? Nie chciałeś się i kurde, już na sumówkę na spławik łowił, właśnie. Jak no co? Ale, ale nie wolno tak łowić na sumówkę na spławik, bo to grozi wybuchem. Patrz, jaki sprzęciał, kurde, zabrać, to jest gigantyczne, to jest... Nie, z moim paluszkiem zakrwawionym, au. Patrzcie, to jest ogromne. To jest kołowrotek Okuma Tomcat 14 tysięcy. Co daj 14 tysięcy, Jezu. Co to jest tutaj? Oho, żyłka. 0,25 do 6 kilo będziesz na sumówkę nawijał, tak? Co? Będziesz, tak, nie. Dobra, mam takie pudełeczko. Miałem tutaj grawkę jedną. Nie przejmujcie się tym syfem, ja coś to się ogarnie. Zabierajcie ze sobą apteczki nad wodę. No, bo czasami się przydaje, na przykład jak ten sobie właśnie przeciął palca, to akurat ja mam taką apteczkę małą, to po prostu zawsze bierzcie ze sobą coś, żeby się zabezpieczyć, okej? Okay?
Ogólnie to zgubiłem agrafkę. Znalazłem agrafkę. Na palce. Zaklej mi. Kubu, się ratuj. Boli, au. Tak. O, cyk. Taki sposób. I to powinno ci... Och, dzięki wielkie. Ogólnie to pamiętajcie, że węzły osłabiają plecionkę, także jak coś, to nie bać ze mnie przykładu. Dobra, biorę plecak i idziemy dalej. Jak tu przejść, kurde? Bo tutaj są takie losowo postawione dziury. Ktoś można zabło. O, pięknie. Dobra, idziemy dalej po prostu. Aha. Okej, to ja idę dalej. Aha. O, jak pięknie. Patrzcie, to piękna rzeczka. U! Czekajcie. Idziemy dalej. Super, tu są miejscówki, bo ta rzeka to jest jakby taka rzeka niewinna. Piękna miejscowa, ja cię kręcę. Ślicznie. Dzwonią. O! No właśnie, to jest tym całe jabłko. Widoki tu są naprawdę tylko... No patrz, no i rzuciłem w brzeg. Dobra, idziemy dalej. Aha. Jezus, myślałem, że ryba, czyli ten patyk, który tutaj wpływa. Zrobiłem Kubie zestaw na spławik, na sumówce, proszę się nie śmiać. No, to jest właśnie niechcenie i... Tylko nie narzekaj, jak nie będzie się dało tym rzucać, jak coś, okej? Okay? Dziękuję. No, jakie chcesz, tak bliżej tego kręplika. Aj, za mocno. Dobra, może jest dobrze. Jeśli przyjdziemy tutaj następnym razem, to następnym razem olejemy tą część tutaj całą i pójdziemy za tamę. Bo... Pięknie. Widzicie, jak to poleciało? Daleko bardzo. O kurde, rzuciłem idealnie pod te krzaki. Nie wiem, jak tam nie będzie ryby, to chyba się coś zepsuło. Ugięcie tego kija jest po prostu przecudownie. O, i się odczepiła. Będzie na 100% kolejny film bez ryb, ale dobra, no ważne, że pojechaliśmy na te ryby. Ważne, że była taka możliwość, bo to jest mój pierwszy wypad na ryby od 14 stycznia, czyli od ostatniej wyprawy do tego. Na staw Syberię. Tak BTW to ten film już jest 100 wyświetleń, także dziękuję bardzo. Kuba też dziękuję. Super. Dobra, miło było, a się skończyło. W końcu nagrałem film po tej przerwie. Super, ale się cieszę, juhu, nic nie złowili. Dobra. Pa.